Gdy pracujemy na gęsto obsianym polu, które daje dużo ziaren i plew, zużywamy trochę więcej paliwa. Gdy jest ich mniej, spalanie spada. Wszystko zależy od rodzaju zbioru. Po dotarciu na pole najpierw trzeba zamocować zespół tnący. Rainer podjeżdża do niego kombajnem na gąsienicach, które zmniejszają nacisk na podłoże i poprawiają przyczepność. Redukują też szerokość całkowitą, co przydaje się na wąskich drogach. Zespół tnący jest podczepiany z przodu kombajnu i napędzany jego silnikiem. Na rynku są cztery różne zespoły tnące. Każdy rolnik dobiera je wedle uznania, ale podstawowa zasada ich działania jest taka sama. Z przodu są ostrza, które ścinają łodygi. Te wraz z łupinami spadają na podajnik śrubowy. To ten okrągły element, który się obraca. Łodygi wraz z łupinami są przenoszone na środek, gdzie znajduje się bęben wlotowy, który dostarcza zbiór do młocarni w kombajnie. Kombajny Selite posiadają bębny młócące, które oddzielają ziarna od łupin. Muszą to robić delikatnie, żeby ich nie uszkodzić. Nie mogą też zostawiać ziaren w łupinach. Minąwszy bęben młócący, oddzielone ziarno spada do sita. Z kolei słoma trafia do otrząsacza, który wytrząsa z niej pozostałe ziarna. Po wszystkim słoma spada na pole za kombajnem. Ziarno jest gromadzone w zbiorniku o pojemności 11 tysięcy litrów. Jednak nie leży w nim długo, ponieważ w pobliżu zawsze znajduje się pojazd wyładowczy. W zbiorniku mamy trzy różne czujniki pojemności. Jeden mówi nam, kiedy zbiornik jest napełniony w połowie. Drugi w 3/4, a trzeci, gdy jest pełny. Wtedy zboże jest zrzucane przenośnikiem śrubowym do drugiego pojazdu. Rozładunek odbywa się w ruchu, dzięki czemu kombajn pracuje bez przerwy, a rolnik nie traci czasu.